ja idę. Jesteśmy na jesiennej prezentacji TVN-u i choć poznaliśmy się już zdalnie, to zawsze miałem takie marzenie, żeby mówić w stronę kosmosu. To się właśnie dzisiaj stanie. Panie Marcinie, ostatnio pojawiły się informacje w sieci, że Kamil Bednarek dołącza do LEGO Masters, o czym jeszcze nie mogliśmy ostatnio powiedzieć. Czy też pan maczał paluszki w tym wyborze? Tym razem w mniejszym stopniu niż w przypadku One Talents, bo czułem, że tutaj nasz szacowny sponsor, czyli LEGO, będzie miał najwięcej do powiedzenia, gdyż szukaliśmy człowieka, który nie tylko jest medialny, nie tylko ma bazę fanów, którzy nie są fanami klocków, ale też przy okazji klockami się interesuje i rzeczywiście prywatnie Kamil jest fanem LEGO, więc skleiły nam się dwie rzeczy. Z jednej strony ktoś, kto jest spoza tego hermetycznego świata, a z drugiej ktoś, kto ten świat rozumie i w nim jakoś tam amatorsko uczestniczy. Także ja jestem za, jak to się mówi. Dzisiaj jest pan nie w roli prowadzącego, jeżeli dobrze wiem, więc czy czuje się pan jakoś tak nieswojo po tych kilku edycjach, gdzie jednak mówił pan do nas ze sceny? Tak, cały czas się rozglądam za jakimś mikrofonem, który mógłbym złapać i zacząć coś mówić do ludzi. Także jeśli mógłbym choć przez chwilę poczuć się w roli prowadzącego, to będzie mi bardzo miło. To jest prezentacja ramówki jesiennej stacji TVN. Jest z nami mnóstwo fantastycznych gwiazd, których w większości nie znam, bo są dzisiaj tak wyrychtowane, że zupełnie nie poznaję, kto jest kim, ale znam jego i przedstawiam wam tego miłego człowieka, który za chwilę dokończy swój wywiad. Bardzo dziękuję ze studia w Warszawie dla Studia w Warszawie. Marcin Prokop ze studia w Warszawie. Co mi przechodzi przed kamerą? Warunki polowe? Słyszę, dziękuję. Na koniec o ściance, ponieważ to jest też takie miejsce, gdzie nie swoje, to byłoby dobre słowo do użycia, ale byliście ekipą. To wtedy się człowiek lepiej tam czuje, a zobaczcie się, co tutaj tyle dzieje, ja nie wiem. Zawsze jak widzę ściankę, to mam ochotę się po niej wspiąć, bo to jest taki mój... Nie ma takich wysokich ścianek. Tak, ale jakbym podskoczył i złapał się górnej krawędzi, to myślę, że mógłbym zrobić parę podciągnięć. Natomiast przyszedłem tutaj głównie ze względu na... My zapraszamy, naprawdę. Na kolegę. Teraz skromny bardzo widzę. Nie, po prostu jest zagubiony jeszcze w mandrach show biznesu, jeszcze nie wie, jak to się robi. Chodź, Michałek, tutaj. No chodź. Siku? Dobrze. Panie Marcinie, jaki tytuł mam dać do tej rozmowy, bo nie bardzo wiem właściwie, co się udało zrobić. Ja myślę, że to jest tak zwany fenomen chwili, to jest spontaniczna impresja na temat show biznesu. Dobrze, więc tak właśnie nazwę ten filmik. Dziękuję pięknie. Dziękuję, sama przyjemność. Do zobaczenia.